Dawni, tym razem chciałem porozmawiać o energii wewnętrznej. Zrozumieliśmy, co to jest całkowita energia mechaniczna układu izolowanego i zrozumieliśmy, jak ta całkowita energia mechaniczna może się zmienić przez to, że otoczenie wykonuje pracę nad tym układem. No i teraz przenosimy się do początku XIX wieku i mamy sytuację taką, że z jednej strony są inżynierowie, którzy opisują ruch i oddziaływania za pomocą takich pojęć jak położenie, prędkość, przyspieszenie czy siła, fizycy, a z drugiej strony inżynierowie budują pierwsze maszyny parowe, no i ich interesują takie wielkości jak ciśnienie, objętość czy temperatura i mierzą te wielkości i próbują zrozumieć, co się dzieje wewnątrz tej maszyny parowej, jak zbudować maszynę parową, która jest jak najbardziej efektywna. No więc w oczywisty sposób jest potrzeba jakoś połączenia tych dwóch sposobów myślenia. Tu jeszcze moglibyśmy oczywiście dodać bardzo słusznie jeszcze energię mechaniczną, tak, do tego. Czyli kinetyczna, potencjalna w polu grawitacyjnym, czy też energia sprężystości na przykład. Tak? I chcielibyśmy jakoś teraz połączyć te dwa języki po to, żeby móc stosować intuicję z tego pierwszego obrazka, z tych rozważań fizycznych do tych rozważań inżynierskich dotyczących tych wielkich maszyn, które taką wielką różnice uczyniły, wyposażając człowieka w zupełnie nowe możliwości. No i weźmiemy sobie gaz, cząstek zamknięty w jakimś zbiorniku i przyjmijmy, że te cząsteczki są małe i w zasadzie ze sobą nie oddziałują. Owszem, oddziałują z ścianami naczynia, odbijają się od nich, to wiemy, że w ten sposób te odbicia są źródłem ciśnienia. No i teraz chcemy jakoś opisać własności tego gazu w zbiorniku, no ale nie możemy się zajmować każdą z tych cząsteczek osobna, bo ich są miliardy, 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 miliardów, tak? Więc to jest całkowicie niepraktyczne. No i gdyby rzeczywiście zachowanie tego gazu w zbiorniku, gdyby te parametry właśnie takie jak ciśnienie, objętość czy temperatura, gaz przyjmuje objętość zbiornika, więc tu mamy prostą sprawę, ale ciśnienie czy temperatura zależały od szczegółów opisu ruchu wszystkich cząsteczek z osobna, no to postęp w tym kierunku byłby niemożliwy, no ale całe szczęście, że tak nie jest. No i energię wewnętrzną w przypadku, jeżeli te cząsteczki gazu nie oddziałują ze sobą, czyli nie ma ani energii sprężystości, a można też... zbiornik nie jest zbyt duży, więc można też zaniedbać energię w polu grawitacyjnym i wszelkie energie oddziaływania, no to zostaje tylko energia kinetyczna. No i widać, z czym należy utożsamić pojęcie energii wewnętrznej tego gazu. Tak? No to jest to samo, co suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek gazu. No przy czym jeszcze tutaj okazało się, że oczywiście cząsteczki, jeśli nie są punktami, a na przykład cząsteczka jest dwuatomowa, to jest taka hantelka, no to ona ma jeszcze może się obracać na różne sposoby, a jeżeli jest trójatomowa, taki trójkącik zawieszony w powietrzu, albo wieloatomowa, to tych sposobów obrotu jeszcze jest więcej, więc tutaj ta energia kinetyczna nie dotyczy tylko poruszania się, ale także obracania się tych cząsteczek. No i tak jest, okazało się, że energia można policzyć w tym modelu, że rzeczywiście energia rozkłada się równo pomiędzy wszystkie formy ruchu tych cząstek. No i mamy definicję pojęcia energii wewnętrznej, które się okaże bardzo przydatne. W przypadku gazu to jest energia kinetyczna wszystkich rodzajów ruchu. Jeżeli mamy materię w innej formie cieczy albo ciała stałego, to mówimy o energii wewnętrznej jako energii kinetycznej i energii potencjalnej wszystkich oddziaływań. No i pierwszą rzeczą, którą zrozumiano, to jest to, że ta temperatura
No, może nie dokładnie ta temperatura Celsjusza, którą znamy, ale istnieje takie pojęcie, które można nazwać temperaturą, jest miarą energii kinetycznej. W przypadku gazu doskonałego to będzie miara energii kinetycznej, a zatem miara energii wewnętrznej tego gazu, a jeżeli to jest inne ciało, no to to będzie po prostu miara energii wewnętrznej, także nie tylko kinetycznej, ale także oddziaływań między cząsteczkami. No i temperatura potocznie to jest po prostu, i temperatura Celsjusza to jest próba uporządkowania relacji pomiędzy ciałami, które mogą być cieplejsze lub chłodniejsze. Te, które mają są wyższą temperaturę Celsjusza, mówimy, że są cieplejsze. Temperatura Kelwina to jest temperatura absolutna. Mówimy o Kelwinach, nie o stopniach Kelwina. I ona właśnie wiąże się z energią wewnętrzną ciała, więc energia wewnętrzna ciała jest proporcjonalna do temperatury. Całe szczęście, że ta relacja jest bardzo prosta. Po prostu od temperatury Celsjusza trzeba odjąć 273 i tam 16 setnych stopnia i otrzymamy temperaturę Kelwina, liczbę Kelwinów. No tak wygląda tam mniej więcej ta relacja. Jeden stopień Kelwina jest równy jednemu stopniowi Celsjusza, więc jeśli temperatura rośnie o jeden stopień, to nawet nie trzeba specjalnie podawać, czy to jest temperatura Celsjusza czy Kelwina. No i w przypadku gazów, tam gdzie gaz ma wyższą temperaturę, zaznaczyłem to na czerwono, te kropeczki, tam i jego średnia energia kinetyczna jest większa, czyli jeżeli oba gazy, które porównujemy, mają tę samą masę, no to także średnia szybkość tych cząsteczek jest większa w porównaniu do gazu, który ma temperaturę bezwzględną niższą. No i oczywiście jest ciekawe pytanie, co dzieje się w pobliżu zera absolutnego, tam gdzie temperatura Kelwina jest bardzo, bardzo bliska zeru. No tam te intuicje związane z klasycznym opisem ruchu zawodzą, wchodzi mechanika kwantowa i dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. No dobrze, no to mamy analog jakby energii mechanicznej układu izolowanego, to jest energia wewnętrzna. No i teraz wiemy, że ta energia wewnętrzna może się zmienić, jeżeli nad układem wykona się jakąś pracę. No i spróbujmy zobaczyć, jak to jest w tym wypadku. Czy da się to opisać także w języku na przykład właśnie ciśnienia i objętości? No i niesłychanie zabawne jest to, że się da. Dlatego, że no wyobraźmy sobie gaz w zbiorniku, niech to będzie cylinder, pole powierzchni tego cylindra, cylinder zatkany, znaczy tu jest tłok, który utrzymuje ten gaz wewnątrz zbiornika, pole powierzchni tego tłoka niech będzie S, no i to naciskamy, tak? Ciśnienie wewnątrz tego zbiornika wynosi P, no i naciskamy, powolutku naciskamy z tym samym ciśnieniem, tak? Chcemy tylko troszeczkę zmienić objętość tego gazu. Dlaczego tylko troszeczkę? No bo trudniejsze zadanie, trudniej byłoby coś obliczyć, jeżeli byśmy chcieli jakoś gwałtownie zmienić tą objętość, wtedy nie moglibyśmy wywierać stałego ciśnienia, wszystko by się, jeśli chodzi o obliczenia, skomplikowało, ale okazuje się i wiemy już, że potrafimy z takich małych kroczków zrekonstruować jakby cały proces, więc zajmijmy się tymi małymi kroczkami. No i jaką pracę wykonuje ta siła zewnętrzna F? No, jeżeli opuściła ten tłok o delta Z, no to praca to jest F razy delta Z, no ale z jaką siłą musiała działać? No jeżeli w środku było ciśnienie P, no to musiała działać siłą równoważącą to ciśnienie, czyli równą P razy pole powierzchni. No i teraz pole powierzchni razy ta przesunięcie, no to jest zmiana objętości tego gazu, tylko że zmiana ze znakiem przeciwnym, dlatego że no S razy delta Z, czyli dodatnie delta Z jest w kierunku na dół, to jest liczba dodatnia, a objętość się zmniejsza, tak? Więc żeby to
opisać, to tu potrzebny nam jest jeszcze znak minus, no bo objętość końcowa jest mniejsza niż początkowa, czyli zmiana objętości, różnica objętości końcowej i początkowej będzie mniejsza od zera. No ale tak czy inaczej, jakbyśmy nie powiedzieli, no to znowu zobaczyliśmy, że zmiana energii wewnętrznej jest równa wykonanej pracy. Dlaczego? No, jak to interpretujemy? No, pamiętacie, że jeżeli cząsteczki odbijają się od tłoka, który leci w ich kierunku, przesuwa się w ich kierunku, to ich prędkość rośnie. To ćwiczenie żeśmy dyskutowali przy okazji zasady równoważności Galileusza. No, nie trzeba nic obliczać, wystarczy przejść do układu współrzędnych poruszającego się z tłokiem i rozważyć w tym układzie elastyczne zderzenie. No i proszę sobie wyobrazić, że też demonstrowaliśmy to doświadczenie. Prawda? Demonstrowaliśmy to doświadczenie. Ja tu muszę wyłączyć dźwięk. I teraz pan gwałtownie zmniejszy objętość i zobaczmy, co się będzie działo. No właśnie, widzicie, że na skutek zmniejszenia objętości, gwałtownego zmniejszenia objętości, no ale zmniejszenia objętości, którą można złożyć z takich elementarnych kawałków, niewielkich kawałków, została wykonana praca nad układem, w wyniku czego energia wewnętrzna tego układu wzrosła, temperatura wzrosła tak wysoko, że nastąpił zapłon tam tych nitek bawełny, które umieszczone były wewnątrz tego cylindra. No i pytanie oczywiście, czy my umiemy policzyć taką pracę w ogólnym przypadku, kiedy mamy do czynienia z jakąś zależnością ciśnienia od objętości. No na ogół jak objętość się zwiększa, to ciśnienie maleje, no ale z tego wzoru tutaj wynika, że tak jak droga była równa polu pod wykresem szybkości względem czasu, tak tutaj znowu równanie jest takie samo, w związku z tym ta całkowita praca to będzie pole pod wykresem ciśnienia względem objętości, więc nawet w przypadku, jeżeli tak jak tutaj pan gwałtownie to robi, tak jak tutaj, to też potrafimy powiedzieć, ile, no przepraszam, to tu gdzieś powinno być, tak, potrafimy powiedzieć, jaką pracę wykonał. No, gdzie to jest? Zgubiłem to? Zaraz się pojawi. Jeszcze raz. To jest bardzo efektowne doświadczenie. Wykonywaliśmy je w klasie. No i na następnej lekcji to nie jest jedyny sposób. W przypadku energii mechanicznej układu izolowanego to wykonanie pracy przez siły zewnętrzne to był jedyny sposób zwiększenia energii całkowitej. Tu nie będzie, to będzie nie jedyny sposób jeszcze. Przekonamy się, że może być przepływ energii na przykład przez ścianki tego zbiornika i to się nazywa ciepłem. Ale o tym porozmawiamy już na następnej lekcji.